W sumie to był straszny dzień, bo z jednej strony to było szczęście, że jest dziecko, że się urodzi zaraz, ale z drugiej strony wiedziałam, że za moment go zabiorą, przewiozą do innego szpitala i już miałam świadomość, co będą z nim robić i co się dalej będzie z nim działo. Wiedziałam, jaka jest śmiertelność, wiedziałam, czym się to kończyć może, ale też widziałam dzieci, które przeżyły i to było taką nadzieją. Po badaniach potwierdziło się, że to jest jednak porażenie mózgowe i ta lewa strona jest bardziej porażona. Było widać momentami, że słabiej widzi. W tej chwili już pani doktor potwierdziła, że porażone są nerwy i tutaj na dzień dzisiejszy nie ma sposobu leczenia tego. Kubie niezbędny jest komputer do nauki. Walczymy o to, żeby nauczył się chociaż podpisywać. Natomiast jego takim środkiem komunikacji będzie właśnie komputer. Niezbędny jest wózek, zarówno ortezy też, żeby mógł stawać, żeby ta rehabilitacja, którą mamy, żeby można było ją kontynuować, żeby mógł chodzić. Największą pasją Kuby to jest jeden program. To jest na 100%, to jest Jaka to melodia z Robertem Janowskim. Moim ulubionym tlenem jest Jaka to melodia. Kubuś, no jestem. Dzień dobry. Robert. Robert. A ty? Kuba. No. Myślałem, że ty też Robert jesteś, nie? No co oglądasz w telewizji? No. Co? Jaka to melodia. Prawda? Tak. Ty wiesz, że ja tego nie oglądam? No. Bo pan prowadził wszystko, jasne. No właśnie. Piąteczka? To jest tak, żeby kogoś poznać, to pewnie trzeba mieszkać z nim. Choćby przez tydzień, no przez miesiąc. Jak ja widzę, jak on patrzy na mnie tymi swoimi dużymi, ciekawymi oczyma. Jak mnie słucha tymi oczyma również. Tymi oczyma, które są coraz słabsze. Nie jest mi łatwo.